Polska jest krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. Brutalnie szczere słowa wicepremiera. Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy, mówił na antenie TVP Mateusz Morawiecki, minister rozwoju i minister finansów. Morawiecki przywołał w ten sposób jednego z komentatorów Bloomberga, Leonida Berszyckiego. Szereg przedsiębiorstw przeszło w sposób grabieżczy w ręce prywatne, które też nie potrafiły wielu firm rozwinąć i one zostawały w stadium upadku w bankructwie, a często też powodowały, że było to zwykłe przejęcie udziału w rynku przez firmy zagraniczne, wyjaśniał Morawiecki, dodając, że Polska musi zmierzyć się z odkręcaniem 20 lat błędów. Nie jesteśmy w stanie zastosować dobrego modelu gospodarczego, ponieważ oddaliśmy kompetencje nadzoru nad handlem w ręce Komisji Europejskiej 1 maja 2004 roku, zwracał uwagę, dodając, że wyjście z Unii nie rozwiąże sprawy. Nie jesteśmy w stanie zastosować dobrego modelu gospodarczego, ponieważ oddaliśmy kompetencje nadzoru nad handlem w ręce Komisji Europejskiej 1 maja 2004 roku, powiedział. Wicepremier uważa, że gdyby Polska mogła realizować podobną politykę jak wcześniej Korea Południowej, nasz wzrost wynosiłby od 8 do 9%. Rządy państw Europy Środkowo-Wschodniej nie mogą zrobić wiele, by ograniczyć wielkie zyski zagranicznych firm. Uderzenia podatkowe, takie jak dokonane przez Warszawę i Budapeszt, muszą pozostać ograniczone, bo kraje te po prostu zagranicznego kapitału potrzebują, mając własne, stosunkowo małe gospodarki. Nie będziemy kolonią, mówili wielokrotnie Viktor Orban i Jarosław Kaczyński przy różnego rodzaju okazjach. To wszystko jednak nie zmieni faktycznego statusu kolonii, jaki mają te gospodarki wobec bogatszego Zachodu.